Cześć moi kochani, lekcja 10. To nie jest gitara, to są moi pomocnicy. To jest kot, który ma na imię Mirosław. A zaraz wam jeszcze pokażę Czesława. Często... No moi drodzy, tak wygląda właśnie jeden z moich kolegów, który prowadzi cały czas ze mną tutaj warsztaty z wami. Ostatnie nasze zajęcie. Lekcja 10 naszych warsztatów gitarowych, którym założeniem było poznanie akordów oraz gra akordów w rytmie do różnych utworów. Dzisiaj na zakończenie chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie to, co ćwiczyliśmy ostatnio, czyli akord C-dur, F-dur, dwa razy G-dur. Uwaga! Próbujemy razem. Teraz razem. I jeszcze raz. Teraz może troszeczkę szybciej. Teraz wy. Dokładnie, dokładnie. Dobra, moi drodzy, super. Na zakończenie jeszcze taka zabawa trochę na akordach barowych. Mianowicie takie ćwiczenie, które pomoże wam coraz bardziej grać precyzyjnie, na gitarze. Układamy palce na piątym polu. To jest akord A. I następnie będziemy teraz zjeżdżać saneczkami w stronę kluczy. Raz i dwa. Uwaga. G. Raz i dwa. F. Raz i dwa. Spróbujemy. A. Ale zwróćcie teraz uwagę, jak tutaj mamy akord A-moll, to w przewrocie barowym, gdy podniesiemy drugi palec, tylko podniesiemy, też mamy akord A-moll. No to teraz ten akord A zastąpimy akordem A-moll, czyli podniesiemy palec i uwaga. Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. Spróbujmy razem. Raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa. I dołożymy jeszcze sobie do tego akordu E-dur. Dobrze. No to teraz całość. Raz i dwa, 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 raz i dwa. Co jest bardzo ważne, żebyście teraz pamiętali o tej naszej suwnicy, czyli przesuwa się tylko bark w stronę łokcia w ten sposób, to w tej kamerze będzie chyba dobrze widać. Raz i dwa, 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 a broń Boże, nie tak jak ostatnio tłumaczyłem, czyli jeszcze raz. Przesuwamy. Raz i dwa, 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 raz i dwa. Może troszeczkę szybciej. Żeby jeszcze ten utwór akordowy stał się troszeczkę ciekawszy, to za trzecim razem E przesuniemy o jedno pole.
Chodzi nam troszeczkę Hiszpanii. Taki trochę ryt jakiś flamenco. Ale my tylko przesuniemy o jedno pole. Czyli uwaga. Pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci raz. Przesunięcie, powrót. Przesunięcie, powrót. I od początku. Przesunięcie, powrót. Przesunięcie, powrót. I od początku. I tak dalej. Moi drodzy, chodzi o to, abyśmy coraz bardziej starali się grać sprawnie, płynnie i czysto na gitarze. I wszelkie takie kombinacje na akordach są bardzo, bardzo dobre, ponieważ one powodują, że coraz pewniej czujemy się na tym gryfie. Teraz tak, aby już pomału wprowadzać ten nasz finał, co dalej będziecie robić? No więc, moi mili, jeśli ktoś czuje się bardzo, bardzo, bardzo dobrze na gitarze, jeśli gra na gitarze sprawia mu przyjemność, jeśli oprócz tego jeszcze sobie różne rzeczy sam poznajdował w jakichś środkach medialnych i ćwiczył, to mu się tylko chwali. Mam nadzieję, że wszystko było grane w rytmie. Dla ludzi naprawdę, których kochają ten instrument i chcieliby z tym instrumentem być jak najczęściej, proponuję, by skierowali swoje kroki do szkół muzycznych. Naprawdę tam nauczyciele najwyższych lotów prowadzą fantastycznie zajęcia i wtedy trzeba się po prostu poświęcić dla tego wspaniałego instrumentu. Ale ja też tak tłumaczę, że z graniem na gitarze to jest troszkę tak jak z pływaniem. Są ludzie, którzy kochają pływać, są mistrzami w tej właśnie dyscyplinie, ale są też tacy, którzy po prostu lubią wodę i chcą sobie troszeczkę w tej wodzie pobaraszkować i chcą na tyle się nauczyć, żeby umieć się utrzymywać na wodzie. Ja myślę, że w tej chwili my właśnie już umiemy się utrzymywać na wodzie, a to jest bardzo dużo. Tak naprawdę nieraz słyszę, ile ludzi w ciągu wakacji tonie, bo nie umieją pływać. No to tak sobie też można to trochę obrócić w naszą stronę. Ile ludzi umie grać na gitarze, nawet takie jakieś proste piosenki chodnikowe, śmieszne, ale już ten instrument gdzieś na tyle dobrze poznali, że sobie całkiem z nim fajnie radzą. Tutaj namawiam Was do skorzystania z różnego rodzaju ułatwień medialnych, czyli mamy jakiś utwór, bardzo często jest to Halleluja i tak dalej, i tak dalej. Więc wpisujemy w internet, szukamy akordów. Staramy się, moi drodzy, grać te akordy. Bardzo Was proszę, niejednokrotnie, chyba że tonacja jest taka, że no albo za wysoko, albo za nisko, wtedy są przyciski, najczęściej przy tych tekstach, i transponujemy w dół, czy w górę, czy do tonacji G, czy C, tak żeby nam było wygodnie. Najlepiej wysłuchać ten utwór, zastanowić się, jaki tam jest rytm. Czasami nawet próbując kołysać się, już będziemy wiedzieć, jak byśmy to grali, i pomalutku samemu próbować. Moi drodzy, są bardzo, bardzo duże możliwości, aby się rozwijać z tym instrumentem. I tak samo do osób, które chcą grać w zespołach, też zawsze ta gitara druga, bo najczęściej pierwsza gra solówki, chociaż
nic nie stoi na przeszkodzie, abyście zaczęli też próbować grać solówki. Drugą część warsztatów będę opierał właśnie o gamy, o wszelkiego rodzaju już takie bardziej solowe zagrywki. Natomiast zawsze ta gitara rytmiczna jest bardzo mile widziana w zespołach, ponieważ ona łączy jak i bas, jak i perkusja całość utworu i pozwala się temu frontmanowi wykazać czy z gitarą, czy z wokalem. Dlatego, moi drodzy, jeśli tylko ta gitara wzbudza w was radość, to nie zostawiajcie ją gdzieś w kącie. Wiecie, jak sobie ją nastroić. Wiecie, pamiętajcie zawsze o siedzeniu. I zapraszam na moje kolejne warsztaty. Do zobaczenia. Cześć!